Już po raz 14 Puławski Urząd Miasta nagrodził najaktywniejszych sportowców. Podczas Puławskiej Gali Sportu podsumowano także współzawodnictwo szkół i klubów sportowych. Mamy już 14. galę sportu. Staramy się co roku zauważyć naszych sportowców, najlepszych, ich wyniki. Także w tym roku nagrodziliśmy 11 sportowców i 4 trenerów. Również mamy wyróżnienia i to jest grupa wyróżnionych 4 zawodników i 3 trenerów. Ale też przyznajemy Sybillę sportową. Jest to stypendium, które otrzymują sportowcy przez 12 miesięcy. Jeśli chodzi o wielkość, to nagrody są od 800 do 2000 zł. Bardzo wielu Was jest zawodników, którzy musicie współpracować zespołowo, musicie współpracować z trenerami, przede wszystkim współpracować z sobą, co daje niezwykłą szlachetność umysłu, niezwykłe szczęście macie, wielkie szczęście, że właśnie tak spędzacie czas, że tak kształtujecie się teraz, kiedy wasze młode osobowości czerpią ze sportu. Ze sportu, który jest pociągający w wielu aspektach. Przede wszystkim mnie pociągało i myślę, że wielu z was ten pierwiastek niewiadomej, czy nasza praca, czy wasza praca da efekty, jaki będzie następny trening, jakie będą następne zawody, czy przełamiecie dalsze granice, bo każdy z nas, myślę, ludzkość w ogóle sięga daleko, lubi przełamywać granice, lubi przełamywać te opory tutaj ciała, materii. I sport jest czysty, można powiedzieć, poprzez wasze wyniki, wyniki, które nie są dyskutowalne. Ja sam bym chciał jako prezydent pokazać, uważam, że robimy coś dobrego i to widać. Tu można podważyć. U was nie można, dlatego że jest meta, są zawody, jesteście wy w tym i trudno podważyć i to jest niepodważalne. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę być z wami, że jesteście z nami tak licznie, że w tym roku osiągnęliście tak wspaniałe wyniki, przełamaliście te wszystkie bariery, o których mówiłem. Gratulacje też dla ludzi, którzy was otaczają, bo dzięki nim to się dzieje, waszym rodzicom, opiekunom, trenerom, często też psychologom, fizjoterapeutom, masażystom. Wszyscy oni pracują na wasz sukces, który jest wspólnym sukcesem. Jest sukcesem także miasta dzięki temu, że wychowujemy wspaniałe pokolenia, wspaniałych ludzi, którzy będą nieśli to, co teraz zostało w nich zasiane, będą nieśli później także dla regionu, dla miasta, dla Polski, a także dla przyszłych pokoleń, dla waszych dzieci. Życzę wam, aby wasza gwiazda rozbłysła, żebyście zawsze mogli być dumni z tego, co robicie. Zawsze, żeby umysł pracował z ciałem. Puławska Gala Sportu jest nie tylko okazją do rocznego podsumowania kalendarza wydarzeń sportowych, w których brali udział przedstawiciele puławskiego świata sportu, zarówno na arenach krajowych, jak i międzynarodowych, ale przede wszystkim jest też formą podziękowania dla puławskich sportowców, dla ich trenerów, dla ich rodzin za wysiłek i trud, który włożyli w codzienne treningi, za czas poświęcony na wyjazdy, na obozy przygotowawcze, na udział w zawodach sportowych i przede wszystkim, Szanowni Państwo, za wszystkie medale i triumfy, które zdobyli dla siebie, dla nas kibiców i dla naszego miasta. Ale zapominamy również o chyba jednym najważniejszym, że Puławska Gala Sportu jest wydarzeniem, które łączy pokolenia w wymiarze sportowym. Na Puławskiej Gali Sportu, właśnie na tej scenie, Szanowni Państwo, spotykają się w jednym miejscu młodzi adepci sportu, przed którymi tak naprawdę całe życie sportowe stoi otworem, razem ze swoimi doświadczonymi kolegami, którzy już mają niejednokrotnie ugruntowaną pozycję w swoich dyscyplinach na arenie międzynarodowej i którzy startują na najważniejszych imprezach na świecie, między innymi na olimpiadach. W imieniu przewodniczącej Rady Miasta Puławy, pani Bożeny Krygier, całej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Puławy oraz swoim wszystkim zawodnikom i zawodniczkom reprezentującym nasze miasto na przyszły rok chciałem życzyć przede wszystkim dużo zdrowia i pasji do tego, co robicie na co dzień.
I przede wszystkim również dużo triumfów w nadchodzącym roku, a nam kibicom, Szanowni Państwo, życzę wielu cudownych chwil związanych z występami naszych sportowców na arenach sportowych. Dziękuję bardzo. Wyróżnionym sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.